Tutaj też widzę, że ustawa o ochronie, jak to się nazywa? Krajobrazu, coś tu im nie weszła. No dobrze, bo jedziemy taką drogą i co 5 sekund są jakieś reklamy. Ja pierniczę, zwariuję zaraz. Ale co, jest Burger King. No, a ewentualnie można sobie w fast foodach coś ciachnąć w tych godzinach, co Włosi nie jedzą. Bo fast foody są otwarte. Chyba, mam nadzieję, jeszcze nie weryfikowałem, ale zweryfikuję specjalnie dla was. Do ładowania na McDonaldzie punkty. Jesteśmy przyjechali, bo kawa nam jest potrzebna. English. Tray weźmiemy. Zobaczmy kawy. Co w ogóle tutaj mają? Sandwiches and menus. Double barbecue, my selection. Parmigiano Reggiano. No kurnia, Parmigiano Reggiano i gruszkowy sos, to ja muszę spróbować. Ale zobaczmy te napoje, gdzieś to będą. Beverage. Powoli. McCoffee's chyba kupujesz. Tu jest McCoffee. Patrzcie państwo. A tutaj jest już większe. Co jest grane? Cancel. O, wchodzimy w sekcję wiadro. Ale to nie będzie duża kawa. O, tu. Macchiato de caffeine. Chyba to będzie największe. Si? No, si, weźmy to. Jeden. No, na razie dodam jeden, nie? Puf. No zobaczymy, mi się tego. New and specials. Biorę ten Parmigiano Reggiano. A ty chcesz coś tutaj spróbować? Barbecue? Nie, barbecue ja nie chcę. Single item, czy frytki zjesz? Zjem. Dobra, safe changes. Frytki z cheddarem i bekonem. Wiem, że nie... bekonu nie, to wezmę chociaż z cheddarem. Ale przecież tego bekonu nie będzie dużo. I wezmę sparkling water do tego. Coś jeszcze? No thanks. I add to order. I co byś jeszcze chciała ty zjeść? Sandwich z menu, tu masz jeszcze różne. Wrapy. A co to jest yuzu sos? Yuzu sos jest bardzo dobry. Spróbujmy go. Tylko single item. Sosem yuzu, no dobrze. Zobaczymy co to jest. 8,70. Chociaż ja sprawdzę w internecie, bo może to jest na przykład ten cebulowy sos. Czy coś jeszcze chcemy? Nie, dziękuję. Jezu, ile razy można to potwierdzać? Tutaj płacimy. Masz jakiś wolny stolik gdzieś, że możemy co? A, mi będzie pasował. Yuzu sos sojowy i cytrusowy. Widzę. Dam ci. Łok jest jak jasny gwint. Ewidentnie lubią Włosi sobie w maku pojeść pysznych rzeczy. Tasty bucket z takimi jakimiś małymi pierożkami jeszcze jest. I kurczakiem w nóżkach. No, ale to ciekawe to, co tutaj jeszcze dodali. Muszę pogmerać w tym menu bardziej. Tak, przyjechały frytki z sosem serowym. Tutaj jest burger z Parmigiano Reggiano. No, szkoda nie spróbować. Są kawałki sera. Tutaj. Parmigiano Reggiano. I tu jest McChicken z pecorino. Zamówiliśmy też tą wielką kawę. A yuzu? Jest to z yuzu w środku. Mam nadzieję, na razie go nie widzę. Tutaj jest Parmigiano Reggiano, sos, cebula i inne różne rzeczy. Proszę państwa, Cassandra wzięła to, ja wziąłem to. Jeszcze z tą kawą mają problem, bo pierwszy raz ktoś zamówił taką dużą. Nie mają pojemników. A my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby codziennie rano po wiaderku sobie wypić. Jeszcze widziałem te fajne rzeczy w menu, zaraz je zbadam, jak one wyglądają. Burger wygląda fajnie, nie można powiedzieć. O Boże, a co ja tu mam za mięso? Chicken. Chcesz mój? Gdzie jest moje Parmigiano Reggiano? Nie widzisz, biedni nie dostają jedzenia o normalnej godzinie i muszą dwie McDonaldzie dojadać. Dokopałaś się do sosu yuzu, czy nie? Mój to nie jest ten, co zamawiała. Na pecorino pojo. Nie, miał być z sosem yuzu. Nie ma w ogóle, tylko ma jakiś śmietanowy sos. Tak? Tak.
tak, że to nie jest w ogóle ten. No tak, sosu juzu tu nie za wiele dali. I teraz degustacyjne frytki zobaczmy z sosem. O, ale sos serowy. To nawet im tu wyszedł. Może bym się cały nie poplamił. Sos serowy naprawdę spoko. Może frytki się rozciapciały. Niestety tym czymś się nie da jeść. Trzeba mieć swój własny widelec, zestaw harcerski. Pierwszy jem raz w fast foodzie sos serowy, który jest dobry. O, jest nasza kawa. Duża? Tak. O, grazie mille. O. More sugar? Prego. More sugar? Yeah. Just one? Yeah. Udało się, znaleźli taką szklankę. Nieprawdopodobne. Thank you. Duża kawa z mlekiem. Mam nadzieję, że nie spalą nas na krzyżu zaraz, jak wyjdziemy stąd. Co ciekawe, jeszcze popatrzę, bo tam gościuwa miała, myślałem, że makaron, ale to była chyba ta sałatka. Actimel można sobie zamówić, ten parmigiano reggiano. Są muffiny z Nutellą. No, powiem Państwu, tiramisu. Kasia, a chcemy spróbować tiramisu z maka? Damy, zmusimy się. Czy wolisz kejk czekoladowy? Tiramisu, zróbmy to. Kurde, jesteśmy w tym. 2,80. Zamawiam do stolika. Jeszcze zobaczę, może coś bym tu przeeksperymentował. No, gruntownie ich prześwietlimy. Pierwsza opcja to były Selection Parmigiano Reggiano z wołowiną, a drugie było Pecorino Jezu. Nie było w ogóle tego sosu Jezu. Pecorino być może było z tym kurczakiem. To słabe, ale ten z Parmigiano Reggiano był bardzo fajny. Z fajnym sosem, oczywiście jak zwykle w McDonaldzie za mało, ale jeszcze moje oko dostrzegło, że jest Panzerotti. Panzerotti jeszcze zamówiłem. Panzerotti, pomidor, mozzarella i Parmigiano snack. Nie widziałem nigdy czego. Koniecznie. Do kawki będziesz miała Parmigiano snack i Panzerotti. Zabawmy się, jak prawdziwi Włosi. W maku bez Panzerotti to wyjście, że tak powiem, nieważne. Dobra, sytuacja wygląda tak, że przyszły te Panzerotti i patrz, jak cię zaskoczę. Uno Panzerotti. A co to? Panzerotti. Taki ten. Otwieramy Panzerotti. I w środku jest pomidor i ser zapieczony. Taka mała pizza. A ten ser do czego? Ten ser jest w formie przekąski. Tak, parmigiano. Kosteczkę sera. Po prostu kosteczkę. Tak? No nie jesz kosteczki sera? Jem. Kurnia, no patrz. Po włosku? Ser, pomidor zapieczony w tym. Takie małe kancone. No zjedz sobie, tak dla smaczek. Przydałoby się, żeby było bardziej słone. Ale Panzerotti. Moje z jakimś defektem. Kawka bardzo dobra. Chciałem zamówić z tego polską aplikacją McDonalda, ale nie da się ściągnąć. Musiałbym zmienić lokalizację językową. Wiem, że chcecie zobaczyć, co jest w tym zawiniątku. To otwieram. Jest po prostu z lodówki zimny kawałek Parmigiano Reggiano. Ale to zamawiasz osobno? Tak. Tu kupiłem. Panzerotti kosztowały 3,5 euro, a ta kostka sera euro 10. Bardzo dobry. 5 zł. Postawiam ci do kawy. No. My jesteśmy serolubni. Pyszne. Bardzo dobry. A Panzerotti wziąłem, żeby... Ale dobry. Panzerotti? Czy tak. Ser? Ser dobry, no. Ja myślę, że tutaj by nie mogli wyskoczyć z jakimś gównianym parmezanem, bo by ich po prostu spalili. Ale dużo ludzi tutaj je. Naprawdę jestem w szoku. Panzerotti ponawiał nie będę. Jakby było słońce, to by było lepsze. Dla mnie okej. Wjeżdża też to tiramisu, o którym mówiłem. Włoskie. Nie jest jakieś przesadnie duże. Nie wiem, czy u nas jest tiramisu w McCafe? Nie wiem. Ale nie, no ogólnie jest. Wiecie, jestem uprzywilejowany jako tester różnych dobrych rzeczy. No powiem ci, że jak na McDonalda,
Bardzo dobre. No naprawdę bardzo dobre. Cukru nie poszczędzili, nie jest takie... Ale smakuje, mnie smakuje. Dobra. Dobra, ale co, bez szału? Czy wolałam tą rybę? Tiramisu? A, tak, tak, tak. U Jerzego było też naprawdę niezłe. I 16 razy większe. Ale to jak na McDonalda, nie, jak na fast food. Mam nadzieję, że wszystko wypenetrowałem z tego menu. Ale dobre. 34 stopnie. Pamiętam, że chłodne dni się skończyły bezpowrotnie. Jakkolwiek by nie wyglądało niedorzecznie, że sobie idziemy do McDonalda na kawkę, to jak człowiek jest przyzwyczajony, że pije cały nocnik, a Kasandra nawet dwa nocniki rano pije i schodzi nam do śniadania litr mleka, to całe życie jednak przyzwyczajenie jest, żeby taką dużą kawkę, a nie taką małą kawkę. No, nie espresso, malutką, mocną kawę. Malutką, mocną kawę, no dokładnie. Tak więc polecam Maka, naprawdę. Można sobie przetestować, te rzeczy nawet były dobre. Ten ser to już kiedyś chyba jadłem w tych Włoszech. Albo gdzieś indziej, tak mi jakoś się to po głowie teraz przegalopowało.